dyskurs lewicowy został w tych swoich najbardziej socjalnych czy materialnych aspektach brutalnie przejęty i zawłaszczony przez prawicę i jakby przekazany społeczeństwu w formie wyborczych obietnic adresowanych do poszczególnych grup interesów, do poszczególnych środowisk społecznych, które mogą dostarczać głosu. W związku z tym lewicowość została niebywale strywializowana i w tej strywializowanej, wulgarnej formie dopasowanej do mentalności człowieka, który nienawidzi państwa i uważa, że ma prawo być egoistą, bo wszyscy są egoistami, została zagospodarowana. Znaczy to co ludzie rozumieją z agendy lewicowej, to po prostu interes materialny, o który obiecują dbać partie jak najbardziej prawicowe, konserwatywne, a nawet skrajne. I lewicy wytrącono z rąk podstawowe narzędzie, to znaczy tę dbałość o pokrzywdzonych, słabych, czy też po prostu o klasę robotniczą. No ponieważ cała klasa polityczna stała się w tej mierze lewicowa. Więc można powiedzieć, lewica cierpi z powodu swojego wielkiego historycznego sukcesu, którym było no, 8-godzinny dzień pracy, wszystkie przywileje należne pracownikom, cały zestaw oczywistości w organizacji życia publicznego, organizacji życia społecznego, które lewica po prostu trwale wprowadziła do polityki i które są na tyle oczywiste, że żadna partia prawicowa praktycznie ich nie neguje. Zrealizowanie tych podstawowych postulatów związanych z uprawnieniami pracowniczymi, z równością, z prawami politycznymi, demokratycznymi, związkowymi, ręka w rękę zresztą z liberałami, wielki proces demokratyzacji i egalitaryzacji został przeprowadzony. No zrealizowanie tego wszystkiego i wprowadzenie tego jakby na stałe do niejako niekwestionowanego jądra ustrojowego we wszystkich cywilizowanych krajach powoduje, że jakby lewica została bez jakby swojej naturalnego przeznaczenia i ze właściwej sobie walki. Przestała być rewolucją, przestała być walką o rzeczy podstawowe, przestała być awangardą mas, prawda? Masy w tej chwili otrzymują po prostu obietnice wyborcze o charakterze socjalnym, materialnym, ze strony wszystkich możliwych partii politycznych i to w żaden sposób nie jest już wyróżnikiem lewicy. W związku z tym no, lewicy bardzo trudno się przebić przez tą maskę, która została im, czy gębę, która została przyprawiona przez prawicę i przez media. I tak jak pan słusznie powiedział, w polskim dyskursie słowo lewica kojarzy się z post-PRL po pierwsze, a PRL to były jakieś zamierzchłe czasy, kiedy rządzili ateiści i złodzieje, a za którymi stali Ruscy i ruskie czołgi. To mniej więcej jest taki dyskurs, prawda? Przeciętny Polak ma nie więcej niż 35 lat i nie ma najmniejszego pojęcia o tym, czym był, po prostu żadnego pojęcia o tym, czym był PRL. Wie, że coś takiego kiedyś było, że rządzili wstrętni bezbożnicy, za którymi stały ruskie czołgi i to wszystko się nazywa lewica. Więc to są tego rodzaju skojarzenia. Lewica to nie są ci, którzy dbają o prawa pracownicze, którzy dbają o równość, o wolność, którzy dbają o środowisko, którzy chcą transparentnej, społecznej, odpowiedzialnej polityki, którzy chcą solidarności między poszczególnymi odłamami społeczeństwa. To się ludziom tak wcale nie kojarzy. Że niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że są lewicą. Ja myślę, że to starsze pokolenie na Śląsku lewicę identyfikuje z PZPR-em i później z tą sprytną zmianą nazwy na SLD, SRD i tą kontynuacją, to co zrobił Kwaśniewski bardzo sprytnie z Milerem w 2004 roku. Tak. I to co pan powiedział, ja się zgadzam w tym czasie, w tym bardzo, że tą lewicę trzeba od nowa zidentyfikować, trzeba ją nazwać i tym ludziom powiedzieć, słuchajcie, tej lewicy
już nie ma PRL-u. Jest lewica inna, europejska, o innych wartościach. Ją trzeba konkretnie nazwać, powiedzieć, odcinamy się, tworzymy nowe. Natomiast SLD praktycznie nie funkcjonuje. Tutaj w Krakowie też nie funkcjonuje. SLD jest czymś zupełnie zdumiewającym, bo to gdzie się jedzie, to się okazuje, że tego SLD nie ma. W Krakowie SLD samo twierdzi, że nie istnieje. Znaczy, na naszym zebraniu w Krakowie przyszedł przedstawiciel SLD, bardzo zresztą znakomity facet, Adam Jaśkow, i oświadczył: dzień dobry, SLD już nie istnieje w Krakowie. SLD nie ma żadnego mandatu w tej chwili, nawet w samorządzie. Ale nie kojarzy. Lewica to są ci, którzy nie szanują Kościoła, nie szanują tradycji, nie szanują polskości, chcą importować do Polski jakieś dziwactwa tęczowo-genderowe i cholera wie co jeszcze. To są ludzie, za którymi stoją rozmaici aparatczycy PRL-owscy. Ewentualnie jeszcze to są tacy, którzy chcą bez pamięci podnosić podatki i krzewić w szkołach propagandę jakiejś niepolskiej, dziwnej, międzynarodowej, kto wie, czy nie trochę żydowskiej ideologii. Mniej więcej takie są skojarzenia. I teraz przebicie się przez tą maskę, rozbicie tej maski wobec społeczeństwa, które z góry zakłada, że polityka jest brudna i że jest takim targowiskiem, gdzie każdy tylko o swój interes zabiega i szarpie sukno w swoją stronę, to przebicie się jest niezwykle trudne. To się wszystko integruje. Czyli proszę Państwa, sytuacja jest taka, że lewica na Śląsku jest zielona, nie zielona, jest zielona i ma trochę przyjaciół mniejszych, takie towarzyskie kontakty z organizacjami bardzo szczątkowymi i jest taka wzrastająca, jak widać, taka świadomość i organizacja LGBT. Czy można powiedzieć, że zielono-tęczowo? Natomiast to wszystko jest na takim bardzo niskim poziomie dopasowanym do tego, jak ludzie sobie wyobrażają politykę, że to jest szarpanie się o pieniądze. Kto, żeby ten rząd dał na to, na tamto, na Obamę, to i żeby przestał kraść. Jak ktoś brakuje, to znaczy, że ktoś ukradnie. Przecież my pracujemy. Zmiana postawy społeczeństwa, z jego stosunku do państwa, do polityki, to jest proces pokoleniowy. To zajmie dziesiątki lat, zanim ludzie się zaczną identyfikować z państwem, zanim zaczną myśleć w kategoriach jakiejś wizji przyszłego społeczeństwa, bardzo długo jeszcze będą myśleć w kategoriach swojej kieszeni. Nie bardzo się oglądając na to, ile będzie w kieszeni bliźniego. No ale lewica nie może się temu poddać. Musi uparcie iść tą drogą idealistyczną, pokazywać społeczeństwu, że można się przyjaźnić między klasami społecznymi, że można się przyjaźnić ze swoim państwem, że to państwo może być fair, że to państwo może być transparentne, uczciwe, że to państwo może być wspólne, że może być w ogóle jakiś inny świat. I to trzeba robić konsekwentnie, bo to, co teraz mówię, to są proste rzeczy, prawda? One nie wchodzą głęboko w szczegóły programu jakiejkolwiek partii. To są rzeczy, które nas mogą wszystkich połączyć, prawda? Taka wizja dobrego, uczciwego, solidarnego społeczeństwa, którym nie rządzi pieniądz, idiosynkrazje, niechęci, walka, chciwość, w którym toczy się publiczna debata, w którym wszyscy są traktowani z szacunkiem. To jest język, który możemy się wszyscy nauczyć mówić i mam nadzieję, że ten projekt, który się powolutku teraz zaczyna wykluwać, no przyjmie właśnie taki idealistyczny, ciepły, dobry język, który się będzie odróżniał na tle tej mieszanki populizmu i technokracji, która stanowi retorykę współczesnej polityki. Ja, mimo że tak trudno jest definiować lewicę, wierzę, że jest instynkt. Jest instynkt, który nas łączy. Taka intuicja prosta, prawda? Wiemy, kto jest po tej, kto po tamtej stronie. Wiemy, że ta dobra wola, prawda? Żeby było takie właśnie otwarte, egalitarne, uczciwe, sprawiedliwe społeczeństwo.
w którym no, bierze się pod uwagę potrzeby, interesy wszystkich, ale w szczególności tych, którym jest gorzej, trudniej, którzy są słabsi. Społeczeństwo, w którym nie ma jakiejś presji ideologicznej, nie ma autorytarnej, rozkazodawczej władzy, lecz która przyzwyczajona jest do negocjacji, do procesów demokratycznych, do partycypacji, umie to robić, chce to robić. Ja myślę, że mamy wszyscy taką intuicję i takie samo marzenie, że chcemy, żeby Polska była takim uczciwym zachodnim krajem, którego rząd jest rządem demokratycznym, jest rządem służącym całemu społeczeństwu, niepartykularnym, nieideologicznym. I jeżeli te intuicje nas łączą, to wszystko inne jest nieistotne. My musimy zaszczepić w społeczeństwie polskim tego bakcyla wolności i solidarności. Bo SLD nie jest w stanie już tego unieść. SLD na zawsze będzie już tylko partią post-PZPR-owską. Bo stracili swoją szansę budowania lewicy. Oni już tą gębę będą nosić do końca. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Trzeba do ludzi się przebić. Pokazać, że my nie chcemy... w ogóle nie jesteśmy tym, za kogo nas czy uważają, czy jak nas próbują przedstawić z ambon, czy też z trybuny sejmowej, czy gdziekolwiek indziej, że jesteśmy ludźmi dobrej woli, którzy mają różne poglądy, ale łączy ich ta wizja dobrego, sprawiedliwego, solidarnego społeczeństwa. I jeżeli to się nam uda zrobić, jeżeli uda nam się zrobić rewolucję retoryczną, rewolucję językową, wprowadzić do życia publicznego tenże właśnie dyskurs, w tak najogólniejszym bardzo sensie lewicowy. Społeczeństwo to zobaczy, społeczeństwo to dostrzeże. Jest bardzo wielu ludzi, sądzę, którzy chcieliby się wyzbyć tego prymitywnego, takiego przetargowo-roszczeniowego myślenia o życiu społecznym, życiu politycznym, którzy chcieliby mieć ideały, tylko się wstydzą tego, bo myślą, że to jest obciach mieć jakieś ideały. Którzy chcieliby poznać jakiś inny świat niż ten świat między kościołem zamykającym się, prawda, tym telewizorem, w którym gadają ci to PO i to PiS. Którzy jednakowoż nie wiedzą, że zaczątki takiego świata istnieją, że w społeczeństwie polskim są takie siły. Oni muszą się tego dowiedzieć. Jak dowiedzą się, zobaczą, poczują tę samą intuicję, to zaczną się wokół niej gromadzić.